74 przez 2009 dnia 28 października 2009 roku obejmującej działkę numer 1153-13 Łoża gmina Kasakowo przy ulicy Klasztorowej. Przepraszam. Komisja finansowa. Komisja finansów Skarbowych rozpoczął 5 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się wnioskuje w tym projekcie uchwały o poszerzenie ulicy Kasztanowej, wnioskuje o podpisanie umowy na przekazanie dróg przez zainteresowane strony, a także ujednolicenie sprawy opłaty adiacenckiej. I zanim te sprawy nie zostaną załatwione, komisja negatywnie zaopiniowała ten projekt. Oto wnioski z komisji dotyczące tego projektu uchwały i komisja wnioskuje najpierw o poszerzenie ulicy Kasztanowej, podpisanie umowy na temat przekazanych dróg i ujednolicenie sprawy opłaty. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie w tych kwestii, to ja może mieć o taki, jeśli chodzi o poszerzenie tylu skarżonowej. No wiem, że poszerzenie jest uwzględnione w jednym miejscu. Proszę pana. Tak, jest poszerzenie do 8 metrów, ale komisja wnioskowała o poszerzenie do 10. Tak. 10. Znaczy szkoda, że nie było mnie na tej komisji, jak była dyskusja na temat tego planu. Wniosek być może i zasadny, żeby przeszedł całą drogę z 8 do 10 metrów. Myśmy już w międzyczasie przeprowadzili z właścicielami rozmowę. Tylko teraz cała rada musi mieć pełną świadomość, że jeżeli w planie to poszerzymy, to oprócz kosztów poszerzenia, czyli wykupu gruntów, to mamy koszt przebudowy całego ogrodzenia na całej długości, bo ogrodzenie jest zrobione z obecnym planem, gdzie jest droga 8-metrowa. Jeżeli poszerzymy to następne dwa, to całe ogrodzenie na całej długości mamy po swojej stronie do przebudowy w tym momencie. Tak to zostawimy. Także tak to wygląda. Kwestia doprecyzowania tej umowy, odszkodowania, no to myśmy to na chwilę stawili, chociaż ta umowa już była przygotowana na układ, gdybyśmy mogli do podpisać, tylko do czasu, jak nie rozpatrzymy tego wniosku o poszerzenie ulicy Kasztanowej, to na razie pozostawiliśmy na chwilę obecną. Ja powiem tak, komisja zajmowała się tym projektem uchwały. Wiadomo, że ta ulica nie spełniają standardów. Zwiększenie tam, zrobienie planu na nieprzyjemną drogę i dołożenie mieszkańców do tej sytuacji nie jest z naszego punktu widzenia rozsądne. Dopóki nie będą zabezpieczone drogi na tym terenie, no to nie możemy wikłać się w kolejny plan. Można? Tylko chciałem powiedzieć, myślę, że tutaj akurat w przypadku tej ulicy Kasztanowej nie jest problemem jakby samo poszerzenie. Oczywiście ono pewnie byłoby korzystne z warunków tam jezdy, żeby było szerzej. Natomiast problemem jest jedna działka, która jakby nie jest związana z tym planem, a która tak naprawdę blokuje całą drogę ulicę Kasztanową. I to jest główny problem komunikacyjny w tym miejscu. No i to. Natomiast ja myślę, że na chwilę obecną, bo trochę szkoda, że ta dyskusja jest tutaj akurat na sesji. Ja myślę, tak sądzę, żeby w tym momencie po prostu tą uchwałę znieść z porządku obrad na chwilę obecną i po prostu po głębszym przeanalizowaniu wrócić do następnej sesji do tej uchwały. Też ten wniosek chciałem zaproponować. Proszę radni. Jeśli mówimy o poszerzeniu drogi, to może pani radna, pomyślmy tutaj bardziej z przodu, gdzie jest Kasztanowa z Gardłów szerokości 3 metrów. Może tam poszerzysz, bo jak się z 8 jest za mało, to co dopiero 3 metry. No dlatego uważam, że cały czas to my zrobimy przy okazji. Od początku, więc jest piękne. Dlatego uważam, że należy zmienić to z porządku obrad i jeszcze raz tą sprawę przygotować tak, żeby była dla nas wniosek z pani przewodniczącego. Dobrze, czy pani radna składa wniosek, czy ja mam złożyć? Ja składam wniosek o zniesienie tego projektu uchwały z sesji. Do pracowania w komisji. Odesłanie projektu uchwały z powrotem do komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Może trzymajmy pod uwagę. Dobrze. Kto jest przeciw? Jeden. Dwa. Kto jeszcze jeden radny Litwin? I tak, przeciw. Kto się wstrzymał? Czyli dwa przeciw, reszta za. Dobrze. Czyli te procedury.
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu do gospodarowania przestrzennego części obrębu po górze gminy Kosetowo, obrębu Wiejskiej i Feliksa Dorsza. Czy komisja finansowała? Komisja finansowa również tutaj wypracowała wniosek. Komisja wymuciła głosowania wnioskuje o pozostawienie terenów zielonych na obszarze 10 ZP na terenie zbliżonym metrażowo do istniejącego planu. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu tego wniosku i komisja 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się wnioskuje o docelową komunikację w miarę możliwości z tego planu na ulicę Wiejską. A także komisja 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się pozytywnie opinię projekt uchwały wraz ze zmianą załącznika w sprawie przystąpienia do miejscowego planu gospodarowania przestrzennego obrębu pogórze gminy Kosakowo w rejonie ulicy Wiejskiej i Zagorzu. W związku z tym komisja owszem głosuje za, ale przy takich wnioskach, które wypracowano. Wniosku zostały już wprowadzone. To znaczy wniosek o poszerzenie ulicy Feliksa Dorsza. On nie został jakby w tym planie jakby na tyle, że to jest przystąpienie, dlatego bo granice przystąpienia nie obejmują jakby całej ulicy Feliksa Dorsza, tylko fragment na terenie tej jednej działki. I tak naprawdę to, czy będzie poszerzona w tym kierunku, no to na etapie przystąpienia my tego nie rozstrzygniemy. To jest raz. Po drugie, według nas, myśmy już to analizowali wewnętrznie, że już to ta ulica Feliksa Dorsza faktycznie powinna być poszerzona z drugiej strony. Myśmy robili z drugiej strony planu, gdzie planu jeszcze nie ma. To tam powinno być poszerzone, żeby trafiało to idealnie w ulicę Staszica, która jest po drugiej stronie ulicy Kościuszki. Tak uważamy. Także nie wiem, czy na etapie przystąpienia takie szczegóły po prostu tutaj ustalić. Proszę Pani Radna. Komisja pracowała nad tym planem i dobrze byłoby, to są wnioski komisji dotyczące tego planu, ale są to też wytyczne dla tutaj działu planowania w naszej gminie, jak Rada widzi dalsze losy tego planu i w jakim kierunku chcielibyśmy pójść. Są to wytyczne dla Pani Rady Polskiej i są to, byłyby to, gdybyśmy to przegłosowali, byłyby to wytyczne też Rady dotyczące tego planu i byłoby się czego trzymać. Nie mielibyśmy tego przygotowania planu. Tylko Rada swoich wniosków zdefiniowała i byłoby to pewne jakieś takie wskazówki, jak ten plan miałby wyglądać. W związku z tym na tym etapie pokłóciliśmy się o wnioski. Dobrze, Dasz, ja chciałem powiedzieć tak, na pewno weźmiemy pod uwagę te wnioski, na pewno się nad nimi pochylimy i na pewno się nad nimi ustosunkujemy. Na pewno ten odnośnik terenu zielonego będziemy musieli pozostawić, żeby zostało. Ja musiałem jeszcze jedną rzecz tak naprawdę sprostować odnośnie tej uchwały. Tam się zmienił tytuł całej uchwały, bo w tej chwili jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu po górze gminy Kosakowo w rejonie ulic Wiejskiej, księdza Jana Twardowskiego i Kościuszki. Tak się to dokładnie nazywa, tak to chcieliśmy sprostować. Odnośnie tych wniosków, na pewno w trakcie tworzenia planu weźmiemy wszystkie pod uwagę i w miarę możliwości postaramy się wprowadzić. Bardzo prosiłabym, staną się one nie wnioskami komisji, a staną się wnioskami komisji. Przed głosowaniem celu projektu uchwały, proszę jeszcze raz Panie Wójcie, czy Pan bierze pod możliwość zmiany tego nazewnictwa, bo tam niedługo będzie trzeba nazwać to Oleksowo. Oleks chodzi, my tutaj dyskutujemy o planach, a oni już tam faktycznie są. Nie wiem, czy budują, czy będzie. Ten cały teren będzie zabudowany dosłownie w ciągu roku. Nie będziemy mieli na to planu, bo tylko, że mają, nie wiem, czy no mieszkańcy się dziwią troszeczkę, że ta firma ma takie powodzenie u pana wójta i pytają się, czy pan wójt ma jakieś udziały w firmie Orlen. Bo naprawdę ci deweloperzy są niesamowicie. Wszystko ręki mają załatwione w gminie Kosakowo. Inni muszą się po prostu troszeczkę nagłowić. Tutaj podchody robią różne z tej strony. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że po górze ma teraz bum, dosłownie budowlany. Już nie mówiąc, że tutaj jak poprzednio mieliśmy, że inni deweloperzy mają tutaj swoich przedstawicieli, którzy lobują na tego. Niedługo będzie następny plan robiony. Po prostu no aż się chce żyć tym podróżem.
I dlatego tak się zastanawiam, że na następnej sesji razem z Mostami zrobimy tu spółkę i resztę inne wioski będą normalnie miały kompleksowo, bo następny wójt będzie miał trochę inną sytuację. Trzeba będzie to radę opanować i po prostu trochę przystopować tę wesołą działalność co niektórych tutaj samorządowców kwestii, bo po górze nie wytrzyma. Nie wytrzyma teraz, co się dzieje z ulicą Wiejską, Kościuszki, tam cały czas jeszcze mówią o ulicy Terdowskiego. Po prostu ludzie, kogo ja spotkam, wszyscy kupują na Podgórze mieszkanie. Ja się z tego cieszę, bo to jest po prostu naprawdę coś pięknego. Ale no zastanawiam się, panie wójcie, czy czasami ta polityka, nie mając infrastruktury drogowej, czy po prostu troszeczkę nie jest za szybka. I my będziemy omówiali niedługo plan harmonogram dróg. Po prostu ten temat nie idzie za tym, co się dzieje na dzień dzisiejszy na Podgórzu. I prosiłbym się trochę tak zastanowić. Naprawdę, ja się tam urodziłem, z dziada, pradziada moi przodkowie są, ale teraz co się dzieje, to normalnie, no przecież nie można, z wiejskiej jest jedno na drugą stronę przejść. I jeżeli teraz będziemy dalej badali sprawę Drewnowskiego, jeżeli Drewnowskiego nie będzie w najbliższym czasie zrobiona, no to wtedy wiadomo z tych osiedli, nawet nie wiedziałem Harmony, Gosikowa, Tajminy, tam są piękne osiedla wybudowane, ludzie nie będą jechali przez te tylko bezpośrednio przez wiejskie. I dlatego prosiłbym się zastanowić, co tam dalej jest. Można? Słuchaj, Anna Piotrowska się zgadza wcześniej. To może w kwestii tej niech pan odpowie, bo ja zupełnie trochę nie Żeby odpowiedzieć w temacie firmy Orlex. Firma Orlex w żaden sposób nie jest tutaj ani faworyzowana, ani nic takiego. Realizują w tej chwili, zrealizowali jedno osiedle w Kosakowie, ale to już pamiętam, w tej chwili realizują dwa osiedla w Pogórzu. Postawiliśmy im konkretne warunki drogowe, podpisali umowę drogową, będą realizować konkretne inwestycje drogowe w gminie Kosakowo. Jeżeli chodzi o to przystąpienie, to stać szacunkiem, ale ja tego Orlexu nie widzę. Ale będzie. Niedługo. To ja zaraz panu odpowiem. No. Tutaj przyszedł właściciel z tego terenu z prośbą o zmianę planu konkretną i rozmawiał nie ze mną, tylko rozmawiał z wójtem. Tak zostało ustalone. A jeśli chodzi w ogóle o inwestorów, to przy Orlexu, ja powiem panu, że jest cała masa inwestorów, którzy przychodzą, dopytują się o różne tereny, co tam można zrobić. I Orlex tak naprawdę, to jest można powiedzieć, że w mniejszości tutaj, jeżeli o to chodzi. I to, że jest bardzo dużo inwestorów, którzy się interesują tym terenem wokół Pogórza, no to chyba sobie doskonale zdaje sprawę. Po drugie, jeżeli robi pan jakiekolwiek zarzuty odnośnie tego planu, to tam szacunki, bo tam plan jest. I to plan był już w poprzednich latach uchwalony, także w tej chwili tak naprawdę to robimy dużo już kosmetyczną korektę na tym planie, więc trochę nie rozumiem tych zarzutów. Dziękuję, proszę. Ja chciałbym tylko odwrócę. To nie o to ten plan chodzi, tylko cały czas co mówię, ulica Dorsza bardzo mi bliska. Po prostu z jednej strony będzie cięte 6 metrów, bo będą musieli dodać, a ci, którzy mają teraz u góry, nic nie dadzą, a chcieli dać. I to jest, no niestety, jest plan, jest przystąpienie do planu, a poszerzenie zawsze jest sprawiedliwość, jak myśmy mówili. Ktoś daje z tej strony i z tej strony. Mamy przypadek w Dębogórzu. Jeden kuzyn kuzynowi nie chce kawałka drogi dać, znaczy ziemi na drogę i plan leży. Także o czym nie mówimy? Jeżeli robimy coś, to nijmy z lewej i z prawej strony. A ulica Stasica będzie ciepłynie się tam podłączy. To nawet można taki malutki ten. Najważniejsze, że będzie dojście do Kościuszki, tej naszej standardowej. Może zmienimy kiedyś. W przyszłej kadencji to nie będzie Kościuszki, tylko aleja na przykład Strzelca. Będzie. Będzie jest, żeby była marszałka Piłsudskiego. Ale to już własnie będzie wrócić. Że pan jest zdziwiony, że to się wszystko tak buduje. Przecież te kamienie, ja jestem tutaj tej kadencji, ale to jest na przykład plan z 2007 roku. Ale dobrze wiem, to pan wtedy był radny. I byłem przeciwny. Był pan przeciwny, okej. Okay, ale powinien wiedzieć, że polityka zagospodarowania naszej gminy właśnie wtedy
się decydowała. Teraz to przychodzą inwestorzy, kupują grunty i inwestują. I w tym momencie to jest prawo miejscowe i wójt niewiele ma tutaj do powiedzenia. Może jakieś tam ramy zarzucić inwestorom, coś, jakąś próbować umowę, podpisać ostatnio z sukcesami. Tutaj pan wicewójt podpisuje umowy, zabezpieczone są wejslami, dobre umowy. To jest to pozytywne. Na inwestycje brały. A co do Feliksa Dorsza, no to teraz pan mówi, żeby ciąć Feliksa Dorsza z, jakby z innej strony niż jest to, niech pan sobie zobaczy na mapę, niech pan spojrzy, jak została droga zaplanowana, jak została zaplanowana poszerzenie od strony południowej. Jeśli my teraz zaczniemy ciąć ją gdzieś, poszerzać Feliksa Dorsza w drugą stronę, pierwsze skrzyżowanie się, drogi się nie zlicują od jednej drugiej strony Kościuszki, i trzeba będzie wycinać na całej długości, nie tylko na terenie tego planu, który tutaj jest robiony, ale dodatkowo następne kilkaset metrów dalej, ponieważ ona nie będzie miała kontynuacji, więc teraz jakieś roszady 10 lat po uchwaleniu planu, żeby robić, to jest moim zdaniem bez sensu. Dziękuję. Jak już pan taki dokładny jest, to niech pan dokładnie spojrzy na ulicę Kościuszki i od początku będzie. Jak są te planowane kiedy były? Jedni sobie planowali tak, drudzy tak, efekty tego są, że się nie łączą. Nie, i sam pan dokładnie widzi, że to co pan mówi, to są niepoważne rzeczy. Dlatego ulica Stasica, nie wiem, czy miała Feliksa Dorsza wejść. Po prostu to jest ulica prywatna czy wewnętrzna i nas to nie dotyczy. Natomiast jest jedna ulica, bardzo ważna, o której pan wie, która tam prędzej czy później wyjdzie. To jest ulica tego pana Nowe Siedle Morskie, które powinno według tych planów poprzednich było połączenie z ulicą Wiejską. I też została zlikwidowana. Także wie pan, na temat planowania lepiej niech pan nie mówi, bo pan, ja jeszcze z doświadczenia wiem, ale pan jesteś młodym radnym i wie pan, tak samo jak ja nie jestem wykształcony pod względem, wie pan, geodezji i tym podobne, architekty, niech oni się zajmą, oni mają za to płacone i powinni dbać. To, co ja cały czas mówię, jest dzisiaj nie ma. Plan drogowy. My nie mamy planu drogowego jako tak. Każdy sobie rzepkę skrobie, efekty są, że są osiedla, gdzie nie można dojechać. Ale po prostu albo są za wąskie. Mamy harmony. Jakie tam są ulice? Nikt nie pomyślał wcześniej, dając zezwolenie na budowę. Za wąskie ulice są, a ładnie wykonane. Naprawdę te osiedla mi się podobają. Także o czym tu mówić? Właśnie to myślicie, to, że nie mamy do planu ciągów komunikacyjnych. Bo my powinniśmy nanosić, mieć pewną zatwierdzony taki plan komunikacyjny, jeśli chodzi o gminę. I stąd później jest tak, a nie inaczej przy robieniu planu. Ponadto plany nie powinny być robione takimi kawałeczkami, tylko w jakimś szerszym zakresie, bo to daje pewną przejrzystość i lepiej można zaplanować, uwzględniając funkcje. Bo póki co to na razie się wszystko buduje. Drogi gdzieś są na drugim planie, nie mówiąc o potrzebie przedszkoli, szkół czy placów zabaw, czy terenów zielonych. Jeszcze jeden taki wniosek miałbym, żeby do tytułu tej uchwały dopisać działki. Które obejmuje działki? Ten plan. Bo tak mamy obręb. Po górze Wiejska, Feliksa Dorsza, zlokalizowane przy pomocy działek, tak chyba odchodzimy w tej chwili od tego, że nie określamy, jaki to jest numer działek. Tak, oczywiście pani zauważyła, odchodzimy od określania działek, dlatego że działki bardzo często zmieniają swoją numerację. I nawet często jest tak, że nie zdążymy planu opracować, uchwalić, a one już mają inne numery. Dlatego bezpiecznie jest posługiwać się właśnie tak, jak już inne gminy to robią i tak jak nam sugerowano na szkoleniach, żeby określać po prostu obrębami, ulicami, tak jest najwygodniej i to w zasadzie zostaje na długo aktualne. Dlatego jeśli uważam, że jeśli nie mamy działek, to później rada tak naprawdę nie wie, w którym
którą działkę uchwala. Myślę, że rada bardziej się orientuje, jeżeli podaje się ulicę, niż numery działek, bo numer działek to już trzeba mapę otworzyć i trzeba sprawdzić, gdzie te działki się znajdują, bo nie sądzę, żebyście Państwo działki pamiętali, które gdzie są położone. Tym bardziej, że mówię, one się bardzo często zmieniają numery działek, bardzo często. Ale ja uważam, że dla porządku pewne gminy nie powinny być. Bo chociażby przykład z ostatniej naszej komisji. Przystąpiliśmy do planu po innym zakresie. Pan wójt jeszcze na komisji wprowadził dodatkowy teren mieszkanki w Pogórzu. I teraz no, mieści się jest w tym. Jest to określone bardzo, bardzo dokładnie w załączniku graficznym. Że powinna być. W tytule uchwały, ale to jest moje wniosek. Wydaje mi się, że nie do końca, bo tutaj oczywiście mamy plan na, powiedz sobie, że kilka działek, ale tak jak już robili plan na pół miejscowości, gdzie są setki albo tysiące działek, jest ciężko w tytule wszystkie działki wyszczególnić. Także wydaje mi się, że ja tu całkowicie powiem na pewno wolę prywatną, że jeżeli... Nie, no właśnie dokładnie tak. Bo robimy teraz bardzo mały plan, natomiast robiliśmy w poprzednich latach, jak Rada robiła plan dla całej miejscowości. No to ja nie wiem, jak w tytule mieliśmy wszystkie działki. No, uważam, że zlokalizowanie w postaci załącznika graficznego i zlokalizowanie w granicach jakichś ulic jest najbardziej chyba czytelne w tym przypadku. Bo my tak przystąpimy w tej kadencji, następna Rada nawet nie wie, no różnie to bywa. Więc proszę o uzupełnienie do tego, że jest uchwała średnicy Franca i księdza Twardowskiego. I Kościuszki. Przepraszam bardzo. Dorsza nie. Nie Dorsza, tylko Kościuszki. To jest jedna z kasa. No i proszę o przegłosowanie wytycznych dla planowania. Przepraszam. Przepraszam. Dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Wniosku z komisji. Właśnie jeszcze raz odczytałem tych wniosków. Dobrze, z komisji. Komisja wnioskuje o pozostawienie terenów zielonych na obszarze 10 ZP na terenie zbliżonym metrażom do istniejącego planu. Kto z Państwa nie za przyjęcie tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. I komisja wnioskuje o docelową komunikację w miarę możliwości z ulicą miejską. Kto z Państwa nie za przyjęcie tego wniosku? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Kto jest wstrzymujący? I teraz wniosek Pani Radny, czy tak? Radny, to spisanie, tak. Numer działki. Dobrze, kto z Państwa... Tytule uchwały. Tytule uchwały, wypisanie wszystkich działek. Dobrze, kto z Państwa nie za przyjęciem tego wniosku? Puszczy dział. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, kto jest przeciw? Dwa, trzy, cztery. Nie, kto jest przeciw? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie zgadza się, proszę Państwa, głosowanie? Jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Raz, dwa.